Dobra, a więc bez błędnego przedłużania układam kamerę. Dobra. Może będzie widać. Pierwszą figurką z tych figurek jest Imperator Hologram. Wygląda tylko ładnie. Gdzieś tam w pokoju mam powtórkę. Dobra, odkładamy Sayo na bok. Następną figurką jest Mistrz Yoda. A po prostu w ogólnie to jest Yoda. Ale ja mówię Mistrz Yoda. Yoda jest! Karol mnie pokazywa. Pokazuje Karol mnie. Pokazuje Karol mnie. Dobrze. Następną figurką ostatnią z pierwszego rzędu jest Obi-Wan Kenobi, duch. Tak wygląda. Dobra. Następną figurką z całego rzędu, a właśnie, drugi rząd jest cały. To jest z drugiego rzędu, to jest Rey. O, tak wygląda. Zbyt wielka rewelacja to nie jest, ale dobra. Następną figurką to jest Finn. Finn to jest taki ten. No jakby to powiedzieć. No, on był na początku szturmowcem, ale potem przeszedł na jasną stronę. Dobra, idziemy dalej. Następną figurką to jest Kylo Ren. Kylo Ren to jest super osóbka, bo on zabrał maskę Darth Vadera, ale kiedy już była spalona, to on nie miał szczęścia. Dobra. Następną figurką jest Chewbacca. Tu zaraz będzie CTPO. Poproszę mi zapomnieć w komentarzach, że jaka figurka najbardziej wam się podoba. To jest Chewbacca. On był podobno w trzecim epizodzie. Znam już Shayodę. Chewbacca teraz powiedział, że... Co się na mnie patrzysz? Powiedział, że znam już Shayodę, ale powiedział, żebym już pokazywał dalej. To więc odkładamy na bok i przechodzimy do C-3PO. C-3PO to jest najlepszy robot na świecie. Nie no, to jest robot, który... W ogóle wszystko się nagrywa? Wszystko. Dobra. C-3PO to jest droid protokolarny, który był we wszystkich epizodach. Dobra. Zaczynamy już trzeci rząd, gdzie są tylko dwie figurki. I dobra. To jest szturmowiec śnieżny. Szturmowiec śnieżny. On był na planecie Hoth. Czy tam Hoth? Nie wiem, jak to się mówi, ale był. On był w maszynie AT-AT. Oh no. Dobra, nieważne. On był w maszynie AT-AT. No. Siadaj, mówię, no. Cicho, tylko wrzeszczysz. Tato tu przyszedł i wrzeszczy. Co? Co, nagrywam odcinek? Odcinek nagrywam. Co? Odcinek nagrywam. Sztumowiec śnieżny, to już mówiłem, dobra. Przechodzimy do imperialnego gwardzisty. Imperialny gwardzista służył dla imperatora. I imperator stał się duchem, to oni zniknęli. A więc przechodzimy do kolejnych. Teraz to będzie trochę ze starszego epizodu. Droid bojowy. On jest niesamowity. Był w trzech epizodach. Roger.
Dobra, nieważne. Wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa. O Jezus. Tak go powinienem pokazywać. O. To jest droid bojowy. Droid bojowy to jest super droid, który strzela. Przechodzimy dalej. No to nawet tu łapę. Pilot myśliwca Tie. Taj znaczy, przepraszam. On jest super osobą, bo on pilotuje. Dobra, przechodzimy do kolejnej figurki. Poszła. Darth Maul. Najlepszy od Sithów, tylko że został pokonany przez Obi-Wana. Darth Maul, opowiedz, co się stało. A więc to było tak, że zacząłem bić się z Qui-Gon Jinnem i Obi-Wanem. Zabiłem Qui-Gon Jinna. I potem stało się to, że Obi-Wan Kenobi mnie zabił. I tak w ogóle to pozdrawiam. No, dziękuję, do widzenia. Dobra, jeszcze zostały nam dwie figurki. Kit Fisto. Dobra. Kit Fisto to jest osoba z Jedi. I no i nie mogę nic powiedzieć, bo